Siemano wszystkim, z tej strony Mario Moto. Jako że święto, no to chciałem się Wam pochwalić prezentem od Mikołaja. Zaraz Wam pokażę, co Mikołaj mi tu przysłał. Jeszcze nie było otwierane, dlatego musicie się uzbroić w cierpliwość. Zobaczymy, co to jest. Jak widać po folii, to pewnie już każdy się domyśla, co to może być, albo i nie, bo firma sporo ostatnio na rynku miesza. No i to już Wam mówię zaraz, co to będzie. Badane było, widać. Nic się wytnie to. Nie wiem, co to jest. To naklejka. No, są moje dane. Nie pokazywać, tu też nic nie ma. Nie było lipy. Śmiecie, 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 śmiecie. Fakturka. Fakturka. Hasło na lepi. Ok. Co ma tu? Co tu ma? Już nie ma więcej. No kurcze blade. Nie umiem tego robić, ale pokażę Wam, co zamówiłem. Mavica Mini Combo, zestaw z trzema bateriami, ładowarką. Oczywiście trzeba było to jakoś tam aktywować, a i ubezpieczenie sobie zamówiłem do tego. Dlatego to już to jest otwarte, ze względu na to, że mi sprzedawca wpisywał zamówienie, bo ja o to poprosiłem, znaczy te ubezpieczenie, bo nie chciałem sam się grzebać, bo właśnie nie znam na tym. To mój pierwszy taki konkretniejszy dron. No i co? Oj. Bym Wam zaraz za dużo pokazał. Tak sam mi hasła ponalepił. Muszę uważać. No i co? Dostajemy. Dostajemy walizeczkę. Walizeczkę i dużo pudełeczek. Dużo pudełeczek, jak widzę. Zaraz tutaj wszystko roztworzymy. Pudełeczko, 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 pudełeczko. A już tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Co tu jest? Zobaczmy. Tu jest ładowareczka na pewno. Proszę. Aż tych ładowarek to ja mam. Zobaczmy, ile ono ma amperów. O, 1,5 ampera. Czyli... A nie, ono ma różne. Różne ma 2 lub 2,5. No właśnie. Tak się zastanawiałem, czym to ładować, ale dobrze, że tu jest. Chociaż przez komputer chyba najlepiej, bo komputer sam dostosowuje i nie gotuje baterii. Zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy instrukcje, instrukcje, instrukcje. Kurczę, w pudełkach instrukcje. Co tu jest? Powiem Wam, że te pudełka to nawet w dotyku są takie przyjemne, lepszej jakości. A no, to już wiem, co tu mamy. Co tu mamy? Tu mamy... Tu mamy trzy bateryjki, proszę Państwa. Trzy baterie. W każdej baterii dwa ogniwa. Chciałem gdzieś filmiki
i wymieniali te ogniwa na jakieś mocniejsze, żeby latał dłużej. Mavic, no od razu możemy sobie to wyjąć, przygotować. Cały zestaw dałem. Dałem 2,350 z ubezpieczeniem. Brałem to na ala raty Allegro, nie raty u tego pana właśnie w sklepie. Na Allegro to długo trzeba było czekać. A tu mam osłony silnika. Osłony tych. Zapomniałem, śmigieł. Plecy mi wysiądą w takiej pozycji, jak będę to wam prezentował. O, te torebki to nawet takie postarane się. Starają. Dobra, to już śmigła wiemy, bo lewa i prawa strona, baterie wiemy. No i cash. Pudełeczko. Ja był lepiej, jakbym z ręki to kamerował. Zacznijmy od tego, co tu mamy. A tu mamy kontroler. O, tu troszeczkę waży, powiem wam. O, jestem zdziwiony. Połamali joysticki. Jak ja to mam robić bez joysticków? Kurczę, się boję jeszcze. O, się otwiera. O, są joysticki. Tutaj siedzą. Możecie zobaczyć sobie. Myślałem, to takie bardziej plastikowe jest, ale jednak to trochę się trzyma nawet. O. Czekaj. Kręcić. O, fajnie to wszystko wygląda. Tyryryry. Zaraz będziemy to wszystko ładować. Tutaj mamy ładowarkę. O, z tych papierków to tu jest. Tak wygląda. Do trzech baterii. Jeszcze. Wsadzamy tutaj. Cyk. Fajne. Trzy. Tylko lipa jest, bo podobno się ładują pojedynczo, więc ta się naładuje, potem ta, czy tam po kolei bynajmniej. No to kicha jest, nie? Użyjmy sobie ten joystick. Jeszcze nie umiem tym latać. Latałem jakimiś tam zabawkami. Takimi zabawkami, no mam na myśli... W domu taką mini zabaweczkę miałem. Jakieś tam inne takie wizuło, coś tam. Po 300 zł, nie? Do nauki. Tu mamy śrubokręt, kupę kabli. Kable. O, zapasowe końcówki mamy nawet do tego, do joysticka, gdyby się złamały. A gdzie śmigła? Jeszcze śmigła mogliby nam dać. Są śmigła, patrzcie, ile mamy w zapasie. Śmigła. Wszystko fajnie zapakowane. No i najważniejsze. Nasz Mavic. Ale powiem wam, to jest delikatne. Ojej. Jakie to leciutkie jest. Oj. Rozkładamy, to też rozkładamy i tak się prezentuje Mavic Mini. Mamy tutaj gimbal bodajże trzyosiowy.
Rapo. Tylko że nagrywam w 2,7 max, no to tak trochę tutaj polegli na tym. Chociaż powiem wam, że no ludzie się zabijają te Mavic'i. Ja czekałem sporo, zanim się zdecydowałem. Chciałem na Allegro kupić, ale oczekiwanie na Allegro trwało i trwało i trwało. I czekałem, czekałem i czekałem i bym dalej czekał pewnie. Bo kolejka była niesamowita, więc zdecydowałem się w jednym ze sklepów zamówić. Zaraz może fakturę wezmę, wam powiem jaki to sklep. Powiem wam, już mówię wam. Ten sklep to nazywa się dronexpert.eu. Europa. EU. No. Żeby nie było. Nie będę wam pokazywał, bo to są moje dane, ale no możecie się do pana zgłosić na Facebooku, odpisuję bardzo szybko, bardzo sprawnie, zniżkę też dostaniecie, jak zagadacie, szczególnie jak wpłata z góry kasy, no to dam bodajże ubezpieczenie za 179 czy 170 gratis macie, nie? A ubezpieczenie na tym polega, że no macie za jakiś tam ułamek procentu wartości tego drona, bo ten gimbal bodajże jest chyba najdroższy w nim, wymianę sprzętu. Sprawda może nie na nowy, ale na no, w idealnym stanie. Bądź po naprawie, nie wiem, jakoś tak to jest za jakieś tam drobne opłatę. No wiadomo, różnie to bywa, nie z tym. Widziałem już połamane i takie tam. No ale zobaczymy. Jak coś nagram z lotu mojego pierwszego, muszę ogarnąć wszystko, jak to się odpala i tak dalej, no to wam przedstawię sytuację, czy warto to. Można kupić samego drona z jedną baterią i kontrolerem za 1700 bodajże, coś takiego. I pewnie jeszcze zniżkę na to byście też dostali u tego pana. Ale no, tu macie trzy baterie, każda bateria po pół godziny. To już sprawdzone jest. Przepraszam. I za taką cenę, no, podobno, no, bez uprawnień i tak dalej, no, pobawimy się. Jak się znudzi, to się sprzeda. Zobaczymy. To tyle. Trzymajcie się. Ner. Boom, 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 boom.